Sezon podatkowy z tradycyjnym corocznym falstartem rozpoczęty. Dziś fiskus udostępnił podatnikom gotowe rozliczenia, a liczba zainteresowanych Twoim e-PIT-em przerosła możliwości serwerów. Przed 7 nie było większych problemów z zalogowaniem. Po 8 wejście na stronę podatki.gov.pl i skorzystanie z e-Urzędu Skarbowego było niemożliwe. Sytuacja unormowała się dopiero około południa. Paweł Jędrusik. Już nie papierowo, a głównie elektronicznie się rozliczamy. 15 lutego ruszył serwis Twój e-PIT, ale od rana były problemy z zalogowaniem się do niego. Mamy świadomość, że dzisiaj to jest ten dzień, gdzie bardzo wielu podatników zagląda do serwisu. Wiem, że są informacje, że serwis jest czasowo mocno obciążony. Natomiast sprawdzałem, działa. Natomiast gdyby komuś z widzów zdarzyły się problemy, to zachęcam do tego, żeby po prostu poczekać pół godziny albo po prostu odświeżyć serwis. Mamy naprawdę bardzo dużo czasu na rozliczenie. Możemy się spokojnie rozliczyć do końca kwietnia. I mimo, że około 90% podatników rozlicza się już przez internet, to jeszcze zdarzają się osoby, które przychodzą z wypełnionym na papierze zeznaniem. Wolę zawsze na piśmie, aniżeli elektronicznie i tak pozostanę już wierna temu. Już od kilkunastu lat tak robię i nie zmieniam na e. Wśród tych, którzy wybierają tradycyjną metodę rozliczania, są głównie seniorzy, którzy albo nie potrafią poradzić sobie z elektronicznym systemem, albo mają jeszcze pytania do urzędników. Szczególną taką opieką otaczamy naszych seniorów z racji tego, że często korzystają z ulgi rehabilitacyjnej. Jest też ulga od kilku lat, ulga dla pracującego seniora. Jest to nowość dla nich. Czas składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia.